9 listopada w Chełmku dokonano oficjalnego odbioru dwóch zadań inwestycyjnych. Zakończono pierwszy etap kompleksowej przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek, ulicy Oświęcimskiej, ulicy Mieszka I, Jagiellońskiej i Bolesława Chrobrego oraz doprowadzono do końca remont drogi nr 1901K ulicy Zygmunta Starego. Mówimy o inwestycjach drogowych i inżynieryjnych o wartości około 3 milionów złotych. W skład tego wchodzi budowa muru oporowego, na terenie którego się w tej chwili znajdujemy, w celu zabezpieczenia zsuwania się drogi na domy, które znajdują się poniżej tej drogi. Koszt wykonania muru oporowego to był 930 tysięcy, z czego 630 powiat pozyskał z dotacji budżetu państwa ze skutków usuwania nieprzewidzianych sytuacji pogodowych i część pieniędzy pozyskaliśmy na wkład własny ze współpracy z gminą Chełmek. Natomiast wcześniej mieliśmy okazję oglądać zakończenie inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie prawie 2 kilometrów drogi powiatowej. To jest ciąg komunikacyjny ulic Mieszka I, ulic Chrobrego, Jagiellońskiej. Tam była wykonywana gruntowny remont konstrukcji drogi, wykonywane chodniki obustronne, kanalizacja, remontowana kanalizacja deszczowa i wykonywany odcinek nieduży kanalizacji deszczowej łącznej wartości 2 milionów 550 tysięcy złotych, z czego połowa pochodziła z budżetu powiatu oświęcimskiego, połowa z budżetu gminy Chełmek. Stan ten dróg był katastrofalny, a czekaliśmy, czy zwlekaliśmy z wykonaniem tych zadań do momentu wykonania kanalizacji, po to, żeby po prostu, wiedząc o tym, że kanalizacja pójdzie w drogach, żeby nie niszczyć. Dlatego to się wiele lat ciągło i wreszcie po wykonaniu kanalizacji mogliśmy przystąpić do modernizacji dróg. Oczywiście potrzebna była tutaj daleko idąca współpraca i zrozumienie ze strony powiatu i gminy. Wyasygnowaliśmy środki na przebudowę tych dróg po 50%. No i udało się zrealizować przebudowę Chrobrego, Mieszka I, Jagiellońsko. Zagrożenie, które było od lat sygnalizowane, które nie mieliśmy środków, zostało wreszcie zrobione w ramach programu Osuwisk, gdzie pieniądze były pozyskane od wojewody i przy udziale gminy i powiatu rozwiązaliśmy problem zagrożenia dla tych domów, które Państwo tutaj widzicie. Wyremontowane ulice znacznie poprawiły nie tylko wizerunek miasta, ale głównie bezpieczeństwo. Ja często przywołuję się na takie pojęcie integracja w powiecie. Ono jest bardzo ważne. Niektórzy to uważają za slogan mój. I uważam, że to jest bardzo ważne pojęcie, ponieważ współpraca przy realizacji ważnych zadań mających na celu poprawę warunków życia, poprawę bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy, to wszystko wymaga współpracy nie tylko w ramach jednej gminy, ale również między samorządami. I to jest tego właśnie przykład, gdzie zagrożenie ekologiczne, jakie wystąpiło w tym miejscu, szczególnie po opadach deszczu w 2010 roku, uświadomiło nam, że kilkanaście budynków i mieszkających w nich rodzin może być zagrożonych. Stąd to zadanie, które uważam za może nie jakieś sztandarowe, ale jedno z najważniejszych w tym roku w powiecie oświęcimskim dobiegło końca. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać środki z budżetu wojewody ponad 700 tysięcy złotych i że po prostu dzisiaj zostaną na pewno uratowane te budynki, ponieważ głęboko stabilizujące odwierty w tym miejscu gwarantują to bezpieczeństwo.